Bo trzeba brać to, co jest, jak i go poprawiać troszkę. Jak myślisz, pani szczęśliwa, sonda do internetu? A pewnie, że ta. O, od razu wiedziałem, że pani szczęśliwa. Pana, pogoda piękna, zdrowie jest, kwiatki kupiłam na balkon. Czy pani nie lubi narzekać? Nie, a po co mam narzekać? No, większość to narzeka, że mało emerytury, że nic się nie zgadza, wie pani, o co chodzi. Ale po co ma się nie zgadzać? Ja wszystko lubię, no proszę pana. Świata nie zbudujemy na nowo. Trzeba brać to, co jest, jak i go poprawiać troszkę. Jak myślisz pozytywnie, że pani uśmiechnięta i tak dalej, mało kto tak jest. Skąd pani to bierze w sobie? Skąd biorę w sobie? 20 lat byłam we Włoszech, tam są wszyscy pozytywni. Czyli na mentalność. Na mentalność. Czym się różni włoska mentalność od polskiej? Jak pani porównała? Żyją dniem dzisiejszym. Nie myślą o jutrze. Jak pani myśli, że tam jest cieplej przez cały rok? Tak, tak. Też no na pewno hormony i mentalność i to wszystko, słońce i tak dalej. W Polsce zmieniła się mentalność, powiedzmy, w latach tam 80., 90., a teraz na przykład ludzie mniej sobie pomagają. Trochę tak, ale mniej. Nie rozmawiają. Myślę, że na gorzej, niestety. No, na gorzej. Właśnie dużo osób mówi, że zamknięci są bardziej ludzie. Tak. Tak, i ludzie są bardziej zawistni, bardziej patrzą na kasy, zazdrośni. Jakimi zasadami się kierować w życiu? Jak już taka zasada życiowa, czym się powinni kierować? Młodzi, no, czy ogólnie ludzie? Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I taka zasada ogólna. Ogólna, proszę pana. No, jak nie robisz drugiemu, co tobie niemiłe, to znaczy, że to wystarczy wszystko. A dobra, a cieszą panią małe rzeczy rano, na przykład co to może być? Oczywiście. Jakieś drobnostki takie. Proszę pana, że jak wstanę rano i mnie kolano nie boli. Często boli kolana? Boli. Boli. Ze względu na PESEL pan doktor tak mówi, ale ja nie wiem. A ile pani straciła na tej 14? No prawie jest 1000 zł. To bardzo dużo. 1000 zł pani sobie kupiła za 1000 zł. No oczywiście. Za święta nie święta, przy wydatki są? Bardzo wszystko, jak duże. Pani weźmie 100 zł, no ile pani zapłaci za te zakupy około dzisiaj? Ile pani tak wydaje, jak pani raz wyjdzie na targ? Raz na rok to troszeczkę muszkę. Pani też nie zawolna? No absolutnie. A pani dostała 14 to dodatkową emeryturę czy nic? 14? Dostałam i to sądzę, że już po raz ostatni, bo coraz to... Tak. Nie, więcej nie będzie. Staniało coś według pani? Nic nie staniało, wszystko jest drogie. Wszystko jest drogie. Nie, no niestety, no nie. Musi pani oszczędzać, jak to wygląda? Pana, czy Tusk, czy... Czy ani PiS, ani Platforma pani? Absolutnie. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie, jak to się sam? 4000. Dużo osób mówi, że 4 albo 5. Tak, 4000 to tak wie pan. Zna pani kogoś, kto ma 4? No mało chyba kiedy, żeby ktoś mi... Kto? Mało kto, no sam wiadomo, i mają 10, ale... Dlaczego polityk ma 30 tysięcy, a to ludzie po 2000? No właśnie, nie. Tak. Jest sprawiedliwość w Polsce według pani? Nie ma, nie ma. A pani straciła na 14 emeryturze? Mogę pytanie? O 14 cię pytam, 14 emeryturę. No, dostałam. Straciła pani? Dostałam, no... Co pani straciła na tej 14? No proszę pana, jak mogłam stracić? 1000 zł już stracili w ciągu roku, no byli po 2,5, a byłam 1500 albo 1000. Wie pan co, ja to nie wnikam w to, staram się tylko oszczędzać. Miała pan. Tak jest.